No dobrze, panowie. Przechodzimy do tego, co każdy lubi, a więc dyskusja o składach. Poprosiłem, żeby każdy z nas tutaj sobie przygotował swoją jedenastkę na spotkanie z Czechami. To od pana trenera Roberta Podlinskiego rozpoczniemy. <grystanie> Zapraszam. Spójrzmy. Kajona jest. O. I tak to będzie wyglądało uzasadnienie jakieś? A co tu uzasadnia? Trzymański, Zieliński, Kamiński i Przemek Frankowski, którego ja bardzo cenię za wszechstronność. Jak widzicie, nastawiam się tutaj też troszkę na zabezpieczenie własnej bramki, bo dla mnie dla mnie Frankowski czy Skuraś postawiłem na tą wszechstronność Przemka Frankowskiego, również dlatego, że bardzo podobał mi się ten pomysł z przesuwaniem Przemka do środka boiska i jego jakość do To, czego obawiasz się, że nie będziemy mieli w przypadku Kubi, Kuby Kamińskiego, ja też zostawiam mu tutaj wolną rękę. Natomiast w przypadku Przemka liczę na dobre doświadkowanie, liczę na dobry serwis pod linii bocznej. Dlaczego tak w środku? No właśnie. Dlaczego bo tak, dwóch tak w ofensywnych w dałeś? prawda? Dałem Zieliński dwóch ofensywnych. Tak. Ale ja tutaj z założenia wyszedłem na Szymańskiego jako tego, który będzie asekurował Kubę, asekurował e, Dawidowicza i zabezpieczał tą stronę, gdzie jest Matikasz. Natomiast Piotrek Zieliński bliżej zdecydowanie centralnej strefy boiska. Sebastian Szymański bezpośrednio za e, Robertem Lewandowskim. Mój Bartku, co? 11, pana? No, moja 11 no, nie. Ja nie mam takiego analitycznego spojrzenia jak Robert, więc moja <laughs> jedenastka jest zuchwała. <laughs> e, tak to nazwijmy. wiora i wioraj to zdjęcie twoje. Ta. O, fajny pomysł. Tu Kurde. się wytłumaczyłem, z boków się wytłumaczyłem. I teraz środeczek. U mnie trochę inaczej. Tu już się będziesz tłumaczył za chwilę. Roberta. Bo tak, Fernando Santos, jak sobie grał w Portugalii, to najchętniej stawał, stawiał na trójkę Neves, Bruno Fernandes i Carvalho, tak? Czyli mamy Nevesa, który jest silnikiem, maszyną do podań, Bruno Fernandes, artystę i Riccardo Carvalho, czyli takiego wysokiego, ale bardzo sprawnego w rozegraniu gościa. No i na tej bazie sobie zbudowałem właśnie Linet, tego, który jest silnikiem Torino i jak jest przygotowany, moim zdaniem jest już dojrzały, więc będzie taką tarczą razem z Bielikiem dla Zielińskiego, tak? Bielik to są centymetry, ale też smykałka do rozegrania. Linetty będzie... Kogo Będzie widzisz asekurował. niżej? Ja cię od razu tak. pytam. Kogo niżej chcesz? Bielika czy Bielika ten... chciałbym widzieć najniżej. Ale linę ty najniżej. zyskał tak. teraz bardzo, jako grający ten blisko tak, stoperu. Tak. I mi się Karol w tej chwili bardziej podoba. Tylko Karol ma fajną fazę przejściową z piłką przy okay. nodze, wiesz? I, I ja u niego to lubię, to pamiętam u niego za najlepszych czasów i tu bym go widział na taki szybki A z ja z tak Ale z drugiej strony, spojrzymy na Krystiana Bielika. Krystian Bielik też ma coś takiego, że on lubi piłkę pocholować, lubi wejść w kontakt tak. z rywalem, gdzie się wejść przed rywalem. Jego trochę szufladkujemy, jak takiego I innego gracza. piłkę, tak, tak. Tak, więc tutaj no, każdy może coś dać, tak? I, I tak jeden do jednego sobie trochę do tego środka y, Portugalii przyporządkowałem, no bo Linety może nie strzela wielu goli, tak jak nie wiem, jak Carvalho, tak? Bielik, jak ma dobry czas, to, to trafi, tak jak Neves trafia czasami. Na no, Zieliński, to jak, jak Fernandesz. Do Zielińskiego musisz Portugalczyków porównywać. Fernandesz może tak jak? <laughs> Czekaj, Zieliński. O, tak Fernando powie bądźcie jak. To jeszcze moja jedenastka, zobaczmy, jak ja to zestawiłem. Ona będzie troszkę się różniła od tej waszej. Wiadomo. U mnie matkarz, U mnie jednak bez Kuby Kiwiora, bo jak oglądałem to spotkanie no w dużym wymiarze czasowym. Lisbona? Około 60 minut oglądałem, bo później był jednak mecz lecha Poznań, ale tam Kuba Kiwior rozegrał 70 minut, to nie widziałem tylko końcówki w jego wykonaniu i miałem wrażenie, że to piłkarz, który. No stracił trochę na braku tej regularnej gry, że nie czuję takiego odpowiedniego doskoku do rywala. Nie zawsze wchodzi w kontakt i trochę mi tego brakowało. Stąd też uważam, że na pozycji stopera, szczególnie Fernando Santos, będzie chciał dwóch regularnie grających zawodników. Też myślałem o Salomonie, ale mówię: no, chyba jednak biorąc pod uwagę taką metodykę Fernando Santosza, to jednak postawi na kogoś, kogo wcześniej powołał, czyli tutaj u mnie Paweł Dawidowicz z tego względu. Karbownik bardzo mi się podoba i uważam, że może dać coś całkowicie nowego. Przyspieszenie In... tej karty. Tak, no. inne Wiecie, rozegranie. Ale to się, to się tłumaczy, Ladaś, u Ciebie rzeczywiście, bo Kiwior i karbownik to przy tym doskoku, o którym wszyscy zachwycamy się wyprowadzeniem Kuby Kiwiora. Aha. Pamiętajcie, że my jedziemy do Pragi zagrać bezpieczny mecz. I tutaj dla mnie dla mnie Kuba jest zagadką, jeśli chodzi o jakość gry obronnej, bo w tym niestety elemencie to jest, że, że umiesz kopnąć piłkę, że dużo widzisz, to jest ok, ale, ale, ale pewne umiejętności zachowania mm. dyscyplina. Ja rzeczywiście tutaj... Nie no, Bartek weźmie tam w kieszeń tego kuchtę, zagotuję go, a Kuba <grym> będzie miał spokój w rozegraniu. No i panowie, powiem wam, że ten środek pola chyba identy... A nie, bo ty miałeś Damiana Szymańskiego no, tak. zamiast Krystiana tak. Bielika, natomiast chciałbym jeszcze raz zobaczyć taki środek pola z meczu z Meksykiem, z tego względu, że on na pewno na papierze wygląda bardzo ciekawie, ofensywnie, kreatywnie, a jednak chcemy tę piłkę wyprowadzać. Ale przede wszystkim chciałbym, żeby tym niżej grającym zawodnikiem jednak był Piotrek Zieliński, bo zdecydowanie więcej u, możliwości u. daje, ale nie mówię, niżej niż Krystian Bielik. A, niżej czyli Christian. Podusz. Tak, Christian na szóste Czyli podobnie jak ja Czyli takie 4-1, Dokładnie, i najwyżej, 4 -1. najwyżej Sebastian Szymański, bo Sebastian Szymański tak się czuje najlepiej